Cześć, witajcie w specjalnym filmiku z okazji osiągnięcia 2000 subskrypcji. Postanowiłam, że w tym filmie opowiem Wam troszkę o początkach mojego YouTube'a, o tym, która figurka była dla mnie takim krokiem milowym i która bardzo wiele zmieniła w kwestii mojego lepienia. Ale zanim to wszystko opowiem, to chcę Wam oczywiście bardzo podziękować za to, że ze mną jesteście, za każdą łapkę w górę, którą dajecie, a także łapkę w dół, za każdy komentarz, który napiszecie, czy to pozytywny, czy negatywny. Bez Was z pewnością nie rozwinęłyby się moje umiejętności i wciąż lepiłabym na tym samym poziomie, a dzięki Wam jakby rozwijam się i zdecydowanie lepiej coraz lepiej, a nie właśnie na tym samym poziomie. A to jest dla mnie ważne, by się rozwijać, a nie stać w miejscu. Pierwszy filmik, który dałam na kanał, był to filmik ze Stitchem, który postanowiłam, że będzie sobie leciał w tle, gdy ja będę troszkę opowiadać. W tamtym czasie nie miałam jakiejś dobrej kamerki, nie żebym teraz miała jakąś super wypasioną, ale tamta była zdecydowanie gorsza. Choć wtedy, gdy wstawiałam pierwszy filmik na kanał, nie myślałam, że będę po prostu dalej wstawiać filmiki, tylko po prostu wrzuciłam go z myślą, że być może moja idolka sprzed lat, która też była i nadal jest na YouTubie, zobaczy ten filmik i może jakoś skomentuje. Chociaż no jakby nie myślałam o tym, że tak się stanie, że rzeczywiście będzie komentować moje filmy. A mówię oczywiście o Let's Play with Eva. Tak jak już wcześniej wspomniałam, nie myślałam o tym, że Eva się w ogóle do mnie odezwie, ale to się jakimś cudem udało i Eva komentowała, a także wiele pomogła mi w kwestii filmów, za co bardzo jej dziękuję. Jednak w tamtym momencie, gdy wrzucałam Stitcha, to nie myślałam ani przez chwilę, że będę kontynuowała. Stało się jednak inaczej, jak wiecie, i nadal kręcę filmy. Potem jak wrzuciłam filmik ze Stitchem, nie miałam niestety czasu, by zaglądać na YouTube'a. I dopiero później zobaczyłam, że pojawiło się jakieś komentarze, parę łapek w górę i pomyślałam sobie, że może ulepię coś jeszcze i wrzucę. I ulepiłam kła połuchego. Pomimo tego, że pod drugim filmem pojawiło się więcej komentarzy i więcej łapek w górę, pomyślałam, że to już jest na pewno na 100% ostatni film i że po prostu nie będzie kolejnego. I jak widzicie, stało się inaczej. A to za sprawą mojego kolegi, z którym wtedy rozmawiałam akurat o YouTubie. I powiedziałam, że rzuciłam dwa filmy, on je obejrzał i poprosił, abym ulepiła dla niego fokę. I tak też zrobiłam, ulepiłam dla niego fokę, a później po tej foce już jakoś tak samo ruszyło i zaczęłam już lepić w miarę regularnie. I tak to się zaczęło właśnie od tych trzech filmów i potem już jakoś zaczęło lecieć. Zaczęłam nagrywać kolejne filmiki, kolejne figurki. Początkowo filmy nagrywałam za dnia, także było światło zwykłe, słoneczne z okna, jednak zauważyłam, że jest ono raczej kiepskie, więc zaczęłam czekać, aż się ściemni. Dzięki temu ta jakość z tej mojej kiepskiej kamerki była ciut lepsza, a przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że wygląda to lepiej niż wcześniej. Także to było takie pierwsze, co zmieniłam w moich filmach, to właśnie lepienie nie w dzień, nie przy zwykłym świetle, a przy świetle właśnie sztucznym. Początkowe figurki wykonywałam z masy Bimbay, z której mi się całkiem fajnie lepiło, do pewnego momentu. Ja kupowałam masę Bimbay w zestawie i tam było chyba 12 kolorów, które były w formie takich warców, czyli troszkę inaczej niż Fimo, która ma postać kostki, a one były właśnie w postaci warców. Kolorem, który najszybciej mi się zużywał przy lepieniu figurek z masy Bimbay, był oczywiście kolor biały i czarny. O ile brak czarnej masy można jeszcze jakoś przeżyć, bo nie wszystkie figurki mają dużo czerni w sobie, o tyle brak białej masy jest dość uciążliwy. Postanowiłam więc w pewnym momencie kupić sobie dużą kostkę właśnie Bimbay w kolorze białym o wadze 1 kg. Pamiętam, że zapłaciłam chyba 29 zł. Co mnie bardzo zdziwiło, to fakt, że ona była pakowana w zwykły woreczek. Nawet nie w woreczek strunowy, tylko taki zwykły, najzwyklejszy woreczek, zwykłą foliówkę. W domu ją natomiast rozpakowałam i pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to to, że była strasznie lepka. Nie wiem czemu i nie wiem zupełnie dlaczego była ona taka lepka i kleista, bo zwykłe kolory w zestawach, które wcześniej kupowałam, takie nie były. Pierwsze, co zrobiłam, to dodałam do niej trochę mąki ziemniaczanej, właśnie żeby przestała się tak kleić. Niestety to nie za bardzo pomogło i dalej się kleiłam, więc oczywiście spróbowałam innego sposobu. Mianowicie dałam ją do zamrażarki. I ten sposób w miarę działał, ale nie do końca. Ja mieszkam na 4. piętrze i u mnie bardzo szybko robi się ciepło w pokoju. I gdy ją wyciągnęłam z tej zamrażarki, ona była faktycznie fajna, twarda, nie lepiła się. Tylko że po paru minutach była znowu taka klejąca. I znowu musiałam ją dawać do zamrażarnika, znowu czekać, aż się ochłodzi, znowu wyciągać i znowu lepić i po prostu to trwało całe wieki. Więc pomyślałam, że wypróbuję jeszcze trzeci pomysł. Czyli wsadziłam kawałek masy pomiędzy dwoma kartkami papieru, przycisnęłam czymś ciężkim i czekałam parę godzin, aż ten cały tłuszcz właśnie wsiąknie w kartki papieru.
To niestety też nie przyniosło rezultatu, bo ona była wyciśnięta faktem, ale znowu była strasznie krucha i musiałam znowu dodawać do niej kremu, żeby znowu była jakoś w miarę do użytku. Stwierdziłam, że będę po prostu ją wykorzystywać i powiem wam, że to było straszne. Pierwszą figurką, w której zastosowałam ten specjalnie przygotowany kawałek białej masy, była figurka baletnicy, którą w czasie lepienia myślałam, że nie skończę, bo masa się tak kleiła i tak źle się z niej lepiło, że więcej się wkurzałam, niż miałam z tego jakąkolwiek przyjemność. Po prostu trwało to całe wieki. Nie wiem, chyba robiłam tą figurkę z 2 godziny, naprawdę, tak się męczyłam z tym, ale stwierdziłam, że skończę tą figurkę, chociażby to miała być ostatnia figurka, jaką w życiu ulepię. I oczywiście udało mi się, ona jest na kanale, natomiast męka była nieziemska. Gdy opadło mi wkurzenie na tą masę, pomyślałam, że dam tej masie jeszcze jedną szansę, no bo mam jej po prostu bardzo dużo i stwierdziłam, że bez sensu, żebym ją wywalała. Pomyślałam sobie wtedy, że być może po jakimś czasie to klejenie do palców po prostu zniknie, że po prostu ona trochę wyschnie i będzie lepiej. Niestety jednak to się nie sprawdziło. Pomimo tego, że mijały tygodnie, ta masa cały czas strasznie się kleiła. Ale ja się nie poddawałam. Stwierdziłam, że zużyję tą masę, że zrobię wszystko, żeby ją zużyć. Od razu powiem, że mi się nie udało, że po prostu w pewnym momencie stwierdziłam dość, że to nie ma sensu, że mnie się tak strasznie męczyła przy tym, że to ma być przyjemność, a nie właśnie katorga. Do dzisiaj się czasami zastanawiam, dlaczego właśnie w zestawie ta masa była fajna, ona się nie kleiła, bardzo fajnie mi się z niej lepiło, a właśnie gdy kupiłam taką dużą ilość, to była klejąca i nie nadawała się zupełnie do niczego, no chyba, że jako klej, bo była tak klejąca, że można było spokojnie na nią kleić różne rzeczy, ale to chyba nie o to chodzi w masie, żeby służyła jako klej, tylko żeby właśnie służyła do robienia figurek. Ostatnią figurką, którą ulepiłam właśnie z tej masy, był jednorożec. I ta figurka przelała jakby czarę goryczy, bo lepiłam ją strasznie długo, męczyłam się niemiłosiernie. Było jeszcze gorzej niż właśnie z baletnicą. W którymś momencie stwierdziłam, że tego konia nie skończę, bo masa tak się klei i że się tego nie da po prostu zrobić, że lepi mi się tak tragicznie. Jak widzicie, jednorożca udało mi się skończyć, bo jest z tego filmik, a sam jednorożec trafił do mojej koleżanki i stoi na półce do dzisiaj. Ale po tej figurce postanowiłam, że albo zmienię masę, albo przestanę lepić, bo miałam już tak strasznie dość właśnie tej białej masy. I możecie sobie pomyśleć, że przecież przesadzam, że raczej rzadko się lepi białe rzeczy i fakt. Ale nawet gdy brałam małe ilości tej masy i właśnie robiłam jakieś oczy, to ona i tak się strasznie kleiła, przyklejała mi się do palców. I to było bardzo uciążliwe, więc po prostu zaczęłam się rozglądać za inną masą. Zauważyłam, że wiele osób używa Fimo, więc stwierdziłam, okej, kupię jedną kostkę i się przekonam, jak się lepi z Fimo. I powiem wam, że gdyby nie Fimo, to pewnie dzisiaj bym nie lepiła. Na szczęście Fimo okazała się strzałem w dziesiątkę i to dzisiaj ją używam. I polecam każdemu właśnie wypróbować sobie Fimo i przekonać się, jak fajnie się z niej lepi. Pomimo tego, że lepienie jednorożca było okropne, to i tak uważam, że ta figurka była potrzebna, bo bez niej nie zmieniłabym masy i być może do tej pory lepiłabym z Bimbay, która według mnie jest fajną masą, ale jest to według mnie masa, która fajnie się nadaje, kiedy zaczynacie lepić z modeliny, kiedy właśnie uczycie się lepić, bo ona jest tania i fajnie się z niej lepi. Natomiast jeśli już czujecie się pewnie w lepieniu, to polecam właśnie wypróbować sobie Fimo i przekonać się, jak wam się z niej lepi. Bo tak jak mówię, Bimbay jest fajna, ale na początek, a później warto się przesiąść na inne masy, spróbować innych mas. Kolejną taką figurką, która była dla mnie bardzo, bardzo ważna i która wiele zmieniła, była niewątpliwie figurka, którą już bardzo dawno chciałam wykonać, jeszcze zanim miałam kanał. W zasadzie chciałam wykonać tą figurkę, kiedy po raz pierwszy obejrzałam ten film, a mówię oczywiście o figurce Fauna z filmu Labirynt Fauna. Figurka była dla mnie sporym wyzwaniem, bo po raz pierwszy lepiłam tak bardzo skomplikowaną figurkę, ale powiem wam, że jestem z niej zadowolona, nadal stoi u mnie na półce i nadal się z niej cieszę. I jakby ona też bardzo wiele zmieniła właśnie w lepieniu, także te dwie figurki były dla mnie bardzo ważne. Nie wspomniałam jeszcze o tym, że bardzo wiele się zmieniło, kiedy kupiłam sobie narzędzia do właśnie lepienia. One też sporo zmieniły, bo wcześniej używałam jakichś tam patyczków kosmetycznych, jakichś tam takich rzeczy dostępnych w domu, a później właśnie jak sobie kupiłam narzędzia kulkowe i inne właśnie narzędzia takie drewniane, to one też bardzo wiele zmieniły. Także to są, myślę, takie 3 rzeczy, które najbardziej wpłynęły na mój kanał. Myślę, że to tyle z takich najważniejszych rzeczy, które najbardziej wpłynęły właśnie na wygląd mojego kanału, na moje umiejętności. Na zakończenie tego filmiku chciałam was poprosić, abyście zadawali mi pod tym filmikiem pytania, ponieważ zamierzam w przyszłym tygodniu zrobić Q&A.
Także jeśli macie jakieś pytania, chcecie się czegoś dowiedzieć, to wpiszcie w komentarzu, a ja na pewno na nie odpowiem. Zatem jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wspieranie mnie, za te wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, za to, że jesteście. I za to, że dzięki Wam mam 2000 subskrypcji. Żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!